przeżyliśmy huczne obchody Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz spróbowaliśmy najostrzejszego jedzenia w całym Nowym Jorku. Jaka była nasza reakcja na jedzenie? Co przeżyliśmy podczas Święta Niepodległości? Jak blisko nas wybuchły fajerwerki? Usiądź wygodnie i oglądaj do końca. 4, 3, 2, 1! Yo! Planem na dzisiaj jest to, żebyśmy skoczyli do najostrzejszej restauracji w całym Nowym Jorku. Pomyśleliśmy, że to jest uzasadnione, że szukamy czegoś takiego, bo w takim dużym mieście musi być coś, co jest znane z tego, że jest bardzo ostre, ale do tej pory nie udało nam się znaleźć nic ciekawego. Ja w ogóle nienawidzę ostrego jedzenia, więc powinien być cały czerwony, jak zjem jakieś tam krzydełko, nie wiem, co w ogóle będziemy jedli. Chłopaki są już na mieście od jakichś 4 godzin. Dlaczego my nie jesteśmy? Dlatego, że cały dzień pracowaliśmy nad odcinkiem, mimo że dzisiaj jest wolny dzień, to wychodzimy wieczorem. Ale wydaje mi się, że też może zrobić taki fajny klimat. To wszystko odtąd do tamtych drzwi, to jest wszystko klub. Normalnie jest dance floor. Jak przechodzę obok tego wieczorem, to wszystko się świeci. On your own property. Biegliśmy na tramwaj, ale niestety jednak się nie udało. W ostatniej sekundzie, nie? Słuchaj, Mati, jakbyś miał promować jedną firmę, jaką byś wybrał? Wiesz, wszystko może być. Nike, Adidas, czy wiesz, jakieś rzeczy. Promowałbym to, za co mi jednak bym proponował najwięcej. Aha. Dobra, Mati, teraz sprinta. Wolimy takiego samego jak tam. Tak, no. Nie te czasy, jak się na MPK-i biegało. Chociaż wtedy też była tragedia, bo nie miałem w ogóle tlenu w nogach przez naszego trenera Andrzeja. Pozdrawiam serdecznie. Ja też pozdrawiam serdecznie, prawda. Również trenera Zbyszka. To ja, mojego trenera, pana Radka. Zobacz, jak szybko go się płynie. Stary, o co chodzi? To jest najlepsze wejście na pafak, bo się wchodzi za darmo zawsze. Znowu w naszym ulubionym miejscu. Jak na początku robiło niesamowite wrażenie, to teraz robi takie... Ale patrz, co jest. Słuchajcie, 4 lipca, będzie jutro. Chcę zobaczyć w ogle, jak Amerykanie świętują tą uroczystość, bo... Już zobaczyć. Widać, jeszcze światła, chłopie. No. Uwaga, zaraz wrócimy. Trzeba was trochę jeszcze w niepewności. Pokażę schody. Let's go. Yeah. Z drugiej strony też jest flaga. Chyba ma imitować flagę Stanów Zjednoczonych. Zauważ, że końcówka jest cała na niebiesko. Yeah. Jak wyjdziemy, to będzie już ciemno, ale tak jak przewidywaliśmy. Go, brother. Leje się za mnie, jest strasznie. Jak tutaj jest naprawdę? Ultra ciemno. Nie jest do końca ciemno. Jest wszystko. Ale fajnie. Say something. Niski. O. Co? One są ciepłe? Jezu, jakie gorące. Te są potwórnie ciepłe. Jedno ostre, jedno weźcie to. Dobra, weźmiemy jedno ostre na razie, bo inni pizdują. Bierzemy drugie jeszcze? Wydaje się, że tym ostrym się obie tak zatkamy. Ty masz hot spice, ale hot spicy. Mega ciekawy jest to, ten model w ogóle, jak oni to zrobili, że po prostu bierzesz sobie ciepłe jeszcze. To jest w ogóle gorące. Hej. Hej. Dzień dobry, czas. Thank you. Bye. Dzień. Zaczynamy od ostrych czy słodkich? Bo właśnie zastanawiam się, może otwórz słodkie, żebyśmy, wiesz, tak przegryźli sobie czymś fajnym. A od czegoś fajnego? Żebym poczuł w ogóle, jak smakuje to, nie? A... Jest takie ostre, że się przykleja. Nie. Czosnkowe są dobre. Są zajebiste. Dobra, to jest to, po co tu przyszliśmy. Ja nienawidzę ostrych. A tak szybko je dostajesz, bo po prostu bierzesz do ręki i jesz. Ciepło i dobre. Ogólnie nie jest ostre. Cała ta skóra jest taka, chłopie, krupiąca w każdym momencie. Jeśli zrobili kurczaki czosnkowo-miodowe, czyli słodki czosnek, to czemu Wedel nie zrobi takiej czekolady? Bo jesteś pojebany. Taki humusik byś sobie zjadł, miodowo czosnkowy. Co byś zjadł? Humusik taki. Właśnie, taki mus, jak Wedel robi truskawkowe. No mówię ci, to rozwaliło rynek, chłopie. To jest też ciekawe. Pewnie się wybierzemy tu jeszcze. Pewnie nie. Bardzo dobre, czy bardzo ostre, to jest kwestia sporna. Albo jesteśmy ultra kozakami, albo to po prostu nie jest ostre. A kolejka teraz potężna.
Poruszamy się teraz w stronę baru z bilardem. Ciekawostka, jak jest bilard po angielsku? Dobrze, Korne. Gratulacje. No to chyba tu. Tutaj jest. Dawaj, chodź. No smoking. Tutaj jak chcesz zapalić. Masz karaoke lounge. Najwyższe jest fajne. Co ty gadasz? Kurde. I tak będziemy mieć budynki, bo reszta jest wyższa. Drogie jest piwo na mieście. $20. Nie. Jakie piwo? To bierze piwo. Na co będziemy brać? Udę. Szotę. Szotę? Będę, pijesz piwo dzień. Let's go, boys. You guys, Yeah. Dobu? Nie gale, też. Dobra, to musi to działać. Może, bo czekaj, może poda sam. Zadziała to. Chyba, Szymon ma odwróconą datę przecież. Yeah. Jedyny, który nie ma 21. Szymon, jesteś gość. Szymon, to jest prawda. Wracamy teraz do domu. To był bardzo fajny dzień i też bardzo fajna noc. Idziemy jutro na 4 lipca, więc też będzie się działo. Happy 4th of July! 3, 2, 1! Ameryka jest wolna! Bo zrobił hopę. Mateusz tak jak pod łóżkiem puszcza. Jezus Maria! Podniósł. Ustaw się na środku i będzie leciała w ciebie fajerwerka na pewno. Wow! Ej nie, to mi się podoba, fajnie. Kurwa, Maciu! Quiero palasen que malo! Emma Camero! Rzucają garść diabełków. Teraz się skończyła. Godzinę tam. Teraz wszyscy wyjeżdżają z tym super. Wow, to jesteśmy w czas, jak zawsze. Dobra, zróbmy tak. W ogóle wypijmy teraz dwa piwa na hejną. Dobra, jestem za. Karol. Nie, nie, Karol. Karol wywalił połówkę na strzała. Z wirem. I tutaj przechodzimy do filmu, Karol. Zapytamy go oczywiście. Ale co mnie? Dobra. Słuchajcie, zrobimy tak. Każdy pokazuje wira. Ja nie umiem. Wira. No ale ja też nie umiem, no dlatego próbujemy, nie? Jak najszybciej. Kręcisz sobie na to. Oho! Na maksa! Panowie, a to... Wy to źle robicie, bo to się nie robi od dołu. Zaczynasz, bo jak idziesz do góry, to jeszcze dodajesz wiru. Wiesz co on zrobił? Ja nawet się nie dziwię. Happy birthday, dear Carmel.